Znamy, jak już wiemy, oficjalnie Mateusz Kubiszyn, a więc nowy zawodnik organizacji Fame, ale ja muszę przyznać, że to nie jest wielka niespodzianka, bo na to zanosiłeś od dłuższego czasu. Witam Ciebie serdecznie, a teraz się tłumacz, bo rzeczywiście coś wisiało w powietrzu od pewnego momentu. To tak, siemano, witam wszystkich serdecznie. No tak, zanosiło się, rozmowy trwały długo z różnymi organizacjami, ale no ja też nie ukrywałem, że do Fame było mnie najbliżej i po prostu chciałem podpisać kontrakt z Fame'em. Więc co, jestem tutaj, Fame 20, wjeżdżam i robimy roboty. A dlaczego panu Mateuszowi najbliżej było właśnie do Fame'u? A z kilku powodów, tak. Przede wszystkim jest to najbardziej rozwinięta organizacja freakowa w Polsce. Jest to organizacja, którą jakby najbardziej poznałem, tak? Może nie tylko ze względów na to, że ponieważ walczyłem gdzie indziej, nie? Ale tutaj też często bywałem jako trener, jako też obserwator, więc wiem, że Fame robili wszystko z największym rozmachem. Robię to najbardziej profesjonalnie, no i też samo to, że to już jest no w sumie numerowana 19 gala, ale było parę nienumerowanych, więc to już jest marka bardzo duża i jak działać to z najlepszymi. I jak debiutować, to na Fame 20, bo domyślam się, że jubileuszowa gala to musi być coś i chyba fajnie wiedzieć, że będzie się częścią takiego eventu. No dokładnie tak, a zwłaszcza, że będzie to w Krakowie, więc blisko Rzeszowa. Także cała karawana, cały team do niego zapraszam na Kraków. Mateusz, czy ty już wiesz, kto będzie twoim rywalem? Bo ja wiem, że nam, nawet jeżeli wiesz, to nie powiesz kto, ale mnie interesuje, co ty wiesz. Znaczy się, było kilka propozycji, rozmowy dalej trwają, więc siłą rzeczy nic pewnego, ale na pewno wjedziemy na grubo, nie? Więc też nie chcę jakoś tak zdradzać zakulisowo, ponieważ tak na dobrą sprawę jeszcze nie mamy tego ustalonego, tak wiesz, że będz, robimy to, nie? Tylko cały czas to trwa. A czy jest na przykład możliwe to, że ty dziś walkę twojego przyszłego rywala oglądałeś sobie siedząc tam niedaleko klatki? Może tak być, aczkolwiek to wszystko wyjdzie też w kolejnych negocjacjach, nie? Ponieważ no, ja jestem jedną stroną, a zawsze jest też druga strona, jest zawsze mój przeciwnik, który może podjąć się tego wyzwania, ale też może zrezygnować po prostu, więc trudno mi tutaj jednoznacznie stwierdzić. Aczkolwiek myślę i mam nadzieję, że będzie to bardzo duże nazwisko, że no to będzie naprawdę coś grubego. Jak coś grubego, to ja mam coś w głowie. Don Diego kontra Tomek Adamek. Ej, to byłoby coś. Byłbyś gotowy na takie wyzwanie w boksie? Kurczę, czwórka. Wiesz co, dla mnie takie zestawienie właśnie z takimi legendami to byłoby no w sumie takie spełnienie marzeń. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że Tomek to już jest emerytowany bokser, nie? No już tak umówmy się, mimo że Tomek ciągnie tą swoją karierę, to już jest swego rodzaju emeryt i wiem o tym, że byłbym w stanie podjąć równą walkę, a wręcz nakręcałbym się na to, że wygram tą walkę po prostu z Kretesem, a wręcz nakręcałbym się na to, żebym wygrał tą walkę przed czasem. Aczkolwiek no wiem o tym, że takie nazwisko, też wiem o tym, że takie nazwisko i ogólnie taka osobowość, no to nie jest byle kto, nie? To nie jest gość, którego się po prostu gdzieś tam drachnie i padnie i powie ała, 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 już nie mogę walczyć, tylko to jest gość, który po prostu będzie podejmować się mocne walki. To jest gość, który dostawał bomby od samych Kliczków, nie? No to tutaj, wiesz, czy moja bomba przy bombie Kliczków, więc, ale nie, spoko, chciałbym, naprawdę podpisywałbym dwoma rękoma taki kontrakt. Słuchaj, nie możemy lekceważyć twoich bomb, bo ostatnio miałem okazję z bardzo bliska zobaczyć twoje bomby, bo to jest niesamowite, że gościu walczy na gołe pięści, to w taki sposób jak ty i toczy taką walkę w obronie pasa, a mamy dobrej jakości kamery i to można zobaczyć. Przecież on wygląda jakby w ogóle nie wychodził do ringu przez ostatnie 12 miesięcy. Słuchaj, to jak się broni pasa, to nigdy nie jest łatwa walka, ale mam takie wrażenie, że to była łatwiejsza walka niż wszyscy dookoła się spodziewali. Tak, ja też spodziewałem się trudniejszej walki i tak po walce podszedłem do mojego trenera, nowego trenera i powiedziałem, hej, ale to było zbyt łatwe, nie? Naprawdę. Tylko właśnie chodzi o to, że fizycznie byłem przygotowany jak zawsze, czyli bardzo dobrze, nie? Ale teraz metodycznie, technicznie, taktycznie byliśmy przygotowani o wiele lepiej niż zwykle. Wiedziałem, co mam robić i mimo, że ta pierwsza runda była taka, no wiadomo, że to była na moją korzyść, że ja tam przeważałem, że ja tak na dobrą sprawę dostałem tam jeden czy dwa ciosy, takie w sumie nieczyste, nie? Ale żadnego czystego ciosu nie oberwałem. To druga runda już pokazała, że to już było po prostu bang, bang, bang i po robocie. I tak na dobrą sprawę, no
zrobiłem sobie krzywdę tylko na trzeciej kostce i w nadgarstku, nie? Także, że trochę bolało, nie? Miałem tam trochę szkody, już teraz jest w miarę okej, okay, parę dni doszedłem do zdrowia. Ale w sumie chciałbym, żeby wszystkie moje walki na gołe pięści kończyły się właśnie w ten sposób, nie? Że jest szybka akcja, do niego wygrywa i dalej jest undisputed champ. Chciałem Ciebie zapytać zupełnie szczerze, bo jakby odrzucając wszelkie negatywne emocje, ja wiem dlaczego Ty, tak mi się wydaje, że wiem, nie chcesz temu panu dawać tej walki, ale ja nie ukrywam, że ja bym tę walkę bardzo chętnie zobaczył. Mówię o Tobie kontra, Ty kontra Wasyl Chałycz. Myślisz, że istnieje w ogóle jakikolwiek scenariusz, żeby w przyszłości taka walka się zmaterializowała? Myślę, że jest to realne w jakiejś tam dłuższej przyszłości, no z racji takiej, że mimo tego, że ja gościa nie lubię, nie trawię i uważam, że to jest śmiech społeczny, no to nie mogę odejmować mu umiejętności bokserskich, umiejętności sportowych, nie? No, wiesz, bycie zjebanym człowiekiem nie oznacza bycie złym bokserem, nie? A tutaj akurat umiejętności Wasyla są bardzo wysokie i jego walka ze mną, no, też była bardzo trudna walka i to była bardzo długa walka, więc nie wykluczam tego pojedynku. Ale najzwyczajniej w świecie niech nauczy się pokory i niech po prostu zrobi to jak należy, a ponieważ Gromda to nie jest to miejsce, w którym jesteśmy teraz, to nie jest to Freak Fighter, że sobie wyszczekasz walkę, nie? Tam po prostu trzeba sobie na to zasłużyć i tyle, nie? No i ja właśnie na koniec chciałem do freaków wrócić jeszcze, bo jestem bardzo ciekaw, jak Ty widziałeś walkę Macieja Sulenckiego z Normanem Parkiem, bo Maciej Sulencki, będąc w tym miejscu, w którym jesteś teraz Ty, mówił mi, że trochę czuje się oszukany. Nie. Ewidentnie Stricu przegrał tą walkę. To nie było tak, że to była taka całkowicie jednostronna walka, ponieważ to była jedna z tych walk na dzisiejszej gali, które się przeglądałem z bliska i bardzo uważnie. Jak na moje pierwsze dwie rundy były dla Stricza, może i nawet wygrał zdecydowanie, ale trzy ostatnie rundy to były zdecydowanie dla Normana, więc moim zdaniem zasłużenie wygrał Norman. I po prostu troszeczkę takim większym kuntem, większym sprytem pokazał się w tej walce. I no i dlatego wcale nie uważam, że to byłby błąd sędziowski. Nie? Normalnie, Norman wygrał legitnie, moim okiem, wiadomo, no to też zupełnie inaczej, bo będąc na trybunach, troszeczkę się patrzę na walkę, troszeczkę gdzieś tam indziej i tak dalej, troszeczkę rozproszeń, ale moim okiem Norman normalnie wygrał tą walkę, był minimalnie, ale był lepszy od Stricza. Aczkolwiek no też nie można Stricza skreślać, nie? Ponieważ no zaliczył debiut tutaj, w następnych, kolejnych walkach może akurat nie będzie lepiej. Nie wiem, czy ma kontrakt na więcej niż jedną walkę, ale kurczę, no trzeba działać. Może Norman? Chciałbym, normalnie. Tylko no, też kwestia taka, nie, że tutaj Norman jest lżejszy ode mnie dużo, więc musielibyśmy jakiś tam umowny limit wagowy zrobić. No i też nie chciałbym, żeby to była jedna formuła, właśnie. No idąc dalej i samo to, jak mówiłem też już będąc w oktagonie, walcząc ze sportowcami, chciałbym pokazywać pełne spektrum naszych umiejętności, czyli pierwsza runda boks, druga K1, trzecia MMA i wtedy robimy naprawdę duże show i mamy tutaj możliwość i płaszczyznę do tego, żeby jeszcze bardziej zaskakiwać. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Słuchajcie, Mateusz Don Diego Kubiszyn to już oficjalna informacja. Nowy zawodnik organizacji Fame. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Siemano, Esunia. Dziękuję bardzo.